serdecznie. Moje wystąpienie ma tytuł modelowania umysłu społecznego w lingwistyce i składać się będzie z trzech części. W pierwszej części zaprezentuję bardzo krótko, bo nie ma czasu. Ideę i program umysłu społecznego, też byśmy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. W drugiej części nawiązuję do modelu poznania społecznego, który skonstruuję po to, żeby podsumować to, co ma neurokognitywistyka społeczna do powiedzenia. Psychologię behawioralną, ale wreszcie można analizować
kontekst personalny i społeczny tej sytuacji, bo to może być sytuacja w zoo, może być sytuacja na wolności, no i to oczywiście ona oddziaływuje na pewien rodzaj więzi, który się tutaj wytwarza. Innymi słowy, w sensie wyjaśnień ta neurokognitywistyka społeczna jest takim dość pluralistycznym podejściem do wyjaśniania. Można tutaj się próbuje przezwyciężać takie różne, jakby powiedzieć, takie różne przyzwyczajenie myślowe na temat redukcjonizmu w neuronaukach. Mniejsza o to, to jest temat na inną dyskusję. Kolejnym założeniem, z jakiego ta neurokognitywistyka wyrasta, które jest zresztą odległe od badań filozoficznych nad społeczeństwem, kolejnym założeniem, które mówi, że przypadki chorób neurodegeneracyjnych, chorób rozwojowych, jak również badania na zwierzętach, potrafią nam bardzo wiele powiedzieć o normalnym zachowaniu. Innymi słowy, jeżeli będziemy analizowali zachowanie zdeficytowane pod jakimś względem, to wtedy dojdziemy do wniosku na temat tego, w jaki sposób wygląda zachowanie normalne. Tak? Jeżeli będziemy zdeficytowany pusk badania, to wtedy zobaczymy, w jaki sposób te lesje, te uszkodzenia wpływają na działanie prawidłowo działającego mózgu. No i wreszcie, proszę Państwa, ta neurokognitywistyka społeczna stwierdza coś takiego, że mianowicie chodzi w tych badaniach o odkrycie pewnego wyposażenia neuronalnego, niezbędnego do tego, żeby nasze społeczeństwo mogło funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Wiadomo, proszę Państwa, społeczności mrówek mają swoją organizację społeczną, zwierzęta wyższe, małpy i ludzie. No i no jak na to nie patrzeć, prawdopodobnie ten wysublimowany, skomplikowany system organizacji tak naprawdę zależy od odpowiedniej sieci neuronowej, tak? Od kształtu budowy mózgu tych zwierząt. Innymi słowy, chodzi tutaj o odkrycie, w jaki sposób nasz mózg jest funkcjonalny w stosunku do pewnych zadań czy czynności społecznych, jakie dalej musi realizować w życiu społecznym, żeby osiągnąć pewien poziom rozwoju społecznego. No, więc to są takie założenia, z których ta neurokognitywistyka społeczna rasta. I teraz przejdźmy do drugiej części. Przejdźmy do części, której spróbuję skonstruować w bardzo prosty, intuicyjny sposób. Coś, co można było wyrazić pewnym modelem poznania społecznego, który można byłoby nazwać też modelem standardowym. Jeżeli byśmy wzięli te badania, jakie się prowadzi, społecznego, można byłoby, jak mi się wydaje, takiego modelu dojść. To jest pewne założenia, jakie poczynimy najpierw będą takie. Co to w ogóle jest poznanie społeczne? Więc akt poznania społecznego to będzie takim procesu poznawczego dotyczącego innych i nakierowanego na zdobycie, przechowanie lub przetworzenie informacji na temat innej osoby. Tak? No to jest również wyglądający proces poznawczy. Tutaj mam cytat z Woodfried i Sutton Bregmore, który mówi, że to poznanie społeczne to może mieć miejsce w relacjach 1:1 i w relacjach 1:1. Nas będą interesowały tylko te relacje 1:1, czyli po prostu przez poznanie społeczne będziemy rozumieli wszystkie te sytuacje, gdy istnieje podmiot poznający, no i naprzeciwko istnieje pewien inny pojedynczy podmiot, którego działania chcemy przewidzieć, którego cele i intencje chcemy zrozumieć, etc. No i wreszcie, proszę Państwa, poznanie społeczne będziemy dalej rozpatrywali pewnej sekwencji. Bodziec, czynność poznawcza i zachowanie. Znaczy w tym, że w takim najprostszym ujęciu te czynności poznania społecznego będą zawsze wywołane pewnym pojedynczym bodźcem, zaobserwowaniem na przykład w otoczeniu społecznym, że ktoś się do nas zbliża, wstępnie się. No, to jest pewien bodziec, trzeba by przetwarzać i oczywiście to przetwarzanie zmierza w kierunku wypracowania pewnego zachowania, tak? Adekwatnego do tej sytuacji. To się oczywiście dzieje w przedziałach czasu najczęściej, rzecz biorąc, w przedziałach milisekundowych, często nie jesteśmy w stanie kontrolować tych sytuacji. W każdym razie wszyscy wiemy, że może to zapewne do takiej sekwencji sprowadzić. Jeżeli byśmy Państwa takie. A jeszcze będzie jedno ważne założenie, które uczynię, było już takie
założenie kluczowe do dalszego mojego wylogu. Będziemy dzielili teatr typowania społecznego na trzy rodzaje. Będziemy mówili o percepcji społecznej, której celem jest identyfikacja i kategoryzacja osób i ich działań. Dalej będziemy mówili o rozumieniu społecznym, gdzie chodzi o atrybucję przekonań, stanów wewnętrznych. Często po prostu chcemy wiedzieć, co osoba czuje, jaka ma intencje, tak? I powinno je zrozumieć. No, przypisać jej pewne emocje, stany mentalne i tak dalej. I wreszcie będziemy mówili o refleksji społecznej, która jest rodzajem metapoznania, jest związana ze świadomym monitoringiem i kontrolą i korektą własnych sądów, myśli, przekonań innych osób, na temat innych osób. O, ktoś coś zrobił, to zaczynam reflektować nad tym, prawda, w jaki sposób my w pewnych okolicznościach zaczynamy zareagować na jego działanie, jeśli wcześniej automatyczny sposób tego nie dokonał. Proszę Państwa, i jeżeli byśmy teraz to wszystko przyjęli, co powiedziałem, myślimy też, że ten standardowy model poznania społecznego można byłoby sobie wyobrazić w jakiś taki sposób. Istnieje ta faza bodźca, pojawienia się bodźca, to może być twarz, postura, ręka uniesiona, na przykład w naszym kierunku, tak, to obserwujemy. Dalej, informacja o tym bodźcu płynie do ośrodka, tak, do mózgu, no i to następuje, będę o tym przetwarzanie. Najpierw, proszę Państwa, jak mi się wydaje, to przetwarzanie jest przetwarzane przez ten moduł percepcji społecznej. I jeżeli potrafimy w automatyczny sposób zakwalifikować, tak skategoryzować bodziec, to wtedy bezpośrednio ta percepcja prowadzi do odpowiedniego reakcji, odpowiedniego zachowania. Jeżeli w momencie mimowolnie zauważę osobę, która się do mnie zbliża z tak nieśmiałą ręką, to oczywiście no, mogę zareagować w taki sposób, że się uchylę. Prawda? No, bo w ramach tej ścieżki ta reakcja, to zachowanie jest jak gdyby wypracowany w sposób automatyczny i mimowolny. Ale niekiedy tych informacji jest za mało. Albo te informacje dochodzące z otoczenia o tym bodźcu są sprzeczne. No i wtedy, jak mi się wydaje, zakłada się, że istnieje pewne przełączenie na ten moduł rozumienia społecznego. Jeżeli nie potrafimy zrozumieć, jeżeli nie potrafimy odpowiednio zareagować w ramach tego modułu percepcyjnego na bodziec, to wtedy staramy się, jak powiem, zrozumieć, co ta druga osoba chce, tak? Jakie ma intencje, jakie ma cele. No, no i wtedy uruchamia się to coś, co nazywamy rozumieniem społecznym. Ale wtedy w innych jeszcze okolicznościach trzeba jeszcze uzupełnić dodatkowo tą. Aha, i oczywiście to rozumienie społeczne, jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, czyli atrybucja intencji, emocji, przekonań, nawet też niekiedy odbywa się również w automatyzowany sposób. My wszyscy mamy tak pewne możliwości momentalnego, bardzo szybkiego zrekonstruowania stanu wewnętrznego drugich osób. Tak? A więc to też jest moduł w dużej mierze zautomatyzowany. Ale jeżeli ta informacja nie wystarcza do zareagowania, to oczywiście pojawia się potrzeba zreflektowania na tę sytuację. No i koniec końców ostatecznie to ten moduł, który cytuję na podstawie tych niepełnych wcześniejszych informacji przetworzonych w tych poprzednich modułach o wypracowaniu pewnej reakcji, pewnego zachowania. Oczywiście to wszystko, informacja o bodźcu również dociera do systemu afektywno-motywacyjnego. Wszyscy doskonale wiemy, że w tych sytuacjach społecznych te emocje, prawda, mogą z jednej strony torować nasze zachowania, prawda, facylizować je, a z drugiej strony mogą nam przeszkadzać w odpowiednich reakcji. Każdy to już mniejsza oko, to jest jak gdyby zagadnienie funkcji systemu układu afektywno-motywacyjnego. W poznaniu społecznym to jest inny wątek. W każdym razie wszyscy doskonale wiemy, że również ten system bierze udział w wypracowaniu naszych reakcji. Proszę Państwa, i teraz no właściwie na jakim etapie czasu się zostało. Proszę Państwa, tu mam teraz taki zgryz. Mianowicie planowałem Państwu dość precyzyjnie opowiedzieć o tych modułach, o tej percepcji społecznej, czym ona jest, tak. Ale tego nie będziemy. Chciałem Państwu powiedzieć
o tym rozumieniu społecznym, tak, jakie mamy takie alternatywne mechanizmy, które no, być może w tym wyrują. Ale też o tym mówić nie będziemy. Wreszcie, nie wiem, Państwu powiedzieć o refleksji społecznej, prawda, o badaniach, jakie na ten temat się obecnie prowadzi, ale o tym też nie będziemy mówili, ale teraz dlatego, proszę Państwa, na policję. Chodziło bowiem mi o to, żeby przejść do pokazania pewnych problemów związanych z tym modelem. I teraz chciałbym Państwa się skupić na takich dwóch zagadnieniach. Pierwsze zagadnienie jest takie. W jaki sposób de facto rozpoznajemy stany wewnętrzne innych osób? Czyli w jaki sposób przypisujemy tym innym osobom intencje, cele, emocje, stany epistemiczne? W ramach tego modelu była mowa o tym, że behawior identyfikujemy za pomocą tego modułu szeroko rozumianej percepcji społecznej, tak? A te wewnętrzne stany innych osób podawane są detekcji za pomocą tego modułu rozumienia społecznego. Ale czy tak rzeczywiście jest? Istnieje obecnie taka wpływowa grupa badaczy, którzy twierdzą, że naprawdę bardzo rzadko, jeśli w ogóle posługujemy się tym, co tutaj zostało powiedziane mianem rozumienia społecznego, w sensie atrybuowania stanu wewnętrznych innym osobom, po to, żeby w odpowiedni sposób zareagować na ich działania. Między innymi dwóch filozofów, Sean Gallagher i Richard Hutto, prawda, twierdzą, że tak nie jest. Tak nie jest, że percepcja społeczna umożliwia nam rozpoznawanie stanów zewnętrznych innych osób, a rozumienie społeczne stanów wewnętrznych. Ich zdaniem, my wiele stanów wewnętrznych innych osób rozpoznajemy również w sposób percepcyjny. Wystarczy nam percepcja, prawda? Żeby przypisać komuś emocje, żeby intencje z tego działania odczytać, które obserwujemy. Generalnie argument jest taki. Fajnie, że to ma moja rekonstrukcja, ich teksty są ciekawe, no a to jest takie nieprecyzyjne. Wydaje się, że wśród tych wewnętrznych stanów, które chcemy zrekonstruować na niekiedy u innych osób, można wyróżnić stany emocjonalne, na przykład on ten drugi czegoś ode mnie chce, albo stany percepcyjne, on to widzi. Tak? Powiedzenie o nim, że on to widzi, to jest przypisanie tego wewnętrznego stanu, widzenia czegoś. Wreszcie stany epistemiczne. No i ci panowie, o których mówiłem, twierdzą, że co najwyżej niektóre ze stanów epistemicznych, my za pomocą takiego klasycznego rozumienia, takiej atrybucji przekonań, tych modeli inferencyjnych, wyobrażeniowych, niekiedy przypisujemy innym. Natomiast stany percepcyjne czy emocjonalne, my to robimy w ramach czystej takiej zmysłowej percepcji. W jaki sposób to wygląda? No wyobraźmy sobie, że zaobserwowaliśmy, że ktoś na coś patrzy, prawda? I widzimy, no on to widzi, on to widzi. Zawsze po prostu grafikę patrzy na rzut i no ja wiem, że on to widzi, prawda? Ale dojść do takiej konkluzji jest dość złożona, mi się wydaje, operacja. Przede wszystkim my percepcyjnie musimy wykryć w otoczeniu oczy lub bodźce oczopodobne. To możemy wzrokiem co zrobić. Dalej, możemy percepcyjnie również dostrzec nakierowanie oczu tej drugiej osoby na daną rzecz. I na tej podstawie niekiedy możemy wydać wniosek, ona to widzi. Ale jest pytanie, czy rzeczywiście między tymi dwoma przesłankami, a tym wnioskiem, nie ma czegoś pozapercepcyjnego. Mi się wydaje, że coś pozapercepcyjnego jest, tym bardziej, że tak naprawdę na podstawie tych dwóch przesłanek pierwszych, więc najwyżej my możemy również wywnioskować, też poza percepcyjnie, że ta osoba na coś patrzy, a dodatkowo jeszcze dojść do wniosku, że ona to widzi. Innym słowy, proszę Państwa, ja bym się do końca nie zgodził z tym stanowiskiem właśnie Hutto i Gallaghera, którzy twierdzą, że możemy pewne percepcyjne i emocjonalne stany po prostu zobaczyć, tak? To samo, to też tam w
kondycjonalnych, gdy na przykład na podstawie zaobserwowania ruchu biologicznego przypisujemy komuś pewne inwencje, etc., etc. Innymi słowy, proszę Państwa, wydaje mi się, że brak polemiki z tym modelem standardowym, o którym mówiłem, próbowano jak gdyby przerzucić te funkcje rozumienia, tak, społecznego na funkcję tego modułu, na funkcję tego modułu percepcyjnego. I to się do końca nie udaje. Wydaje mi się, że ten drugi środkowy człon, ten drugi moduł jest w jakimś zakresie potrzebny, ale tutaj nie sprowadza tego modułu rozumienia społecznego do percepcji. Czyli druga, Łukasz, jaka sprawa? Czasem drugi problem, który z tym standardowym modelem się wiąże, jest taki. Co do tej pory mówiłem, to ktoś by mógł powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z poznaniem społecznym. Tak naprawdę to ma związek z poznaniem drugiego ja. A już socjologowie, prawda, od ponad 100 lat toczą dyskusję, a kiedy się społeczeństwo zaczyna, prawda? Tak jak jest dwóch, czy jak jest trzech. Tak samo nawet można się tutaj zapytać, a kiedy zaczyna się do poznania społecznego? Czy jak jest podmiot percypujący, no i ten drugi, no to już jest no, poznanie społeczne, jeżeli na przykład no, jego stanie międzynarodowe próbuje zrekonstruować, albo jeżeli, no powiedzmy, przypisuje mu pewne intencje i tak dalej. Często wiąże się jak gdyby poznanie społeczne z rozpoznaniem drugiej osoby cech kontekstualnych związanych ze środowiskiem, otoczeniem społecznym. Wyśpiewanie, że tego pana i tego panią, prawda? Tak naprawdę poznanie społeczne, niektórzy twierdzą, zaczyna się dopiero wtedy, gdy my dostrzeżemy albo zrekonstruujemy pewien poziom oddalenia społecznego, na przykład, czy ta druga osoba jest bliska czy daleka. Albo gdy rozpoznamy pewną elementarną relację społeczną, w jakiej tkwie wraz z tą osobą, czyli czy to jest taka relacja konkurencji, współpracy, tak? Dalej, no, wiąże się to również z rozpoznaniem pewnej relacji instytucjonalnej. Inaczej się zachowa na widok szefa, inaczej na widok podwładnego. I tak naprawdę, Adolf Hitler twierdzi dzisiaj, że ten model, który Państwu zarysowałem, ten standardowy, to jest model poznania społecznego, że trzeba byłoby go o coś uzupełnić, albo o coś zmodyfikować. I tu się pojawia bardzo mnóstwo ciekawych pytań. Oczywiście neuronauka próbuje te kwestie, o których tutaj mówiliśmy, badać się intensywnie, pracują pewne ośrodki mózgu, które wpływają na przetwarzanie informacji o hierarchii społecznej i tak dalej, ale to oczywiście na mnie wystarcza, no bo de facto trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ta informacja kontekstualna, tak, wymaga od nas rewizji tego standardowego modelu poznania społecznego. Czy to jest model wyidealizowany, w tym sensie, że przyjmowany przy wielu założeniach idealizujących i trzeba byłoby je uchylić i wprowadzać te kolejne trzy czynniki, czy też być może dodać kolejne moduły w tym modelu, poza percepcją społeczną, poza rozumieniem społecznym, poza refleksją społeczną coś jeszcze dodać, a być może wyposażyć na przykład percepcję społeczną, tak, rozumienie społeczne w możliwości detekcji tego kontekstu. Ale przyznowuję pytanie, no właśnie, jeżeli powiedzmy inny sposób reaguje na szefa, a inny na podwładnego, to czy ja to dostrzegam, czy ja jestem w stanie to, że on jest moim szefem, a podwładnym, tak, dostrzec, percepcyjne tutaj wskaźnik zewnętrzny, czy to jest ten proces no, związany z atrybucją, prawda, pewnych cech. A może to jest kwestia refleksji, czy to się odbywa właśnie automatycznie, a wiemy wielokrotnie z naszego doświadczenia, że będziemy reagować automatycznie na widok naszego szefa, najpierw mu się kłaniać, prawda, to jest ten automatyzm społeczny. Czy też to jest jak gdyby, są to pewne zachowania wymuszone refleksją społeczną. A więc proszę Państwa, więc jest tu bardzo wiele zagadnień, na które by należało odpowiedzi. Między innymi to, prawda? Czy my percypujemy kontekst społeczny, percypujemy kontekstualny, czy rozumiemy go w cudzysłowie, czy dochodzimy do jego rozwoju poprzez zaangażowanie refleksji społecznej na tego modelu. No i podsumowując, powiemy tyle, że istnieje nauka, która próbuje odkrywać mózgowo-umysłowe uwarunkowania poznania społecznego. Mówiłem Państwu o tym w pierwszej części. Dalej, wyłaniający się obraz ukazuje zasadniczą rolę
wydaje mi się, że można większość z tych badań umiejscowić do tego standardowego modelu, o którym mówiłem. No i pokazałem Państwu, jak problemy, które się z tym wiążą, związane z rozumieniem mechanizmów, jakie rządzą oraz poznaniem kontekstu społecznego, który jest trudno rozpoznawany w modelu standardowym. No tyle. Dobrze. Proszę Państwa, już są w blokach startowych przed wydatkiem, ale może jedno pytanie. Czas możemy. Tylko w tym pierwszym jakby percepcyjnym składniku percepcji społecznej. Więc ja mam raczej odwrotny problem. Wydaje mi się, że percepcja społeczna wręcz zawsze wymaga jednak tego rozumienia, że jeżeli nie będziemy atrybuować intencji, tylko będzie to czysta percepcja, to wydaje mi się, że to już nie będzie żadna percepcja społeczna. Wydaje mi się, że percepcja społeczna, ta atrybucja intencji, to jest jakby no, absolutnie fundamentalny składnik. Zarówno Galler, jak i można mówić o nich jako o parze autorów, to oni często piszą razem artykuły. Oni oczywiście nie sprowadzają wszystkiego do percepcji społecznej. Oni po prostu budują pewną inną hierarchię tych czynności społecznych. Tam odwołują się do badaczy z psychologii rozwojowej, do Trevartena, z Sterna, którzy mówią o intersubiektywności pierwotnej, wtórnej, później Galler. Pisze na przykład o intersubiektywności też takiej dojrzałej, związanej z językiem. No, oczywiście, no, żeby ta się wyłoniła, no, należy zaczekać na wyłonienie się do rozwoju modułów rozwojowych, które decydują o opanowaniu tej umiejętności językowej. Innymi słowy, tutaj jest skomplikowane. Oczywiście oni nie sprawdzają wszystkiego do percepcji. Natomiast ich konikiem jest to, żeby wytłumaczyć większość tych funkcji, które my łączymy percepcyjnie z rozumieniem społecznym, czyli z atrybucją przekonań, tak? Z atrybucją emocji, z atrybucją intencji i tak dalej, żeby to sprowadzić do poziomu percepcyjnego, tak? I inna sprawa, że nie wiadomo do końca, jak to jest z przekonaniami, czyli z tym najbardziej twardym rodzajem tych danych wewnętrznych, prawda? No bo rzeczywiście, emocje, intencje, to mogę w jakimś tam zakresie odczytać oczywiście z tego, co widzę. To tak jak koleżanka wcześniej mówiła, no jak pies tak widzi, że jego pan bierze smycz, to on wie, że za chwilę tam pójdziemy na spacer. Ale co z przekonaniami społecznymi, tak? Co z przekonaniami? No i tu oni są niewyraźni. Ten ich model, który konstruują, też jest bardzo niewyraźny. Innymi słowy, po pierwsze, na pewno nie można wszystkiego do percepcji sprowadzić, natomiast ich zadaniem jest modyfikacja tego modelu standardowego, o którym mówiłem, i sprowadzenie większości funkcji rozumienia społecznego do percepcji. I ja się oczywiście z Panią zgadzam, bo ten argument ich próbowałem oddalić, że nie można jak gdyby percepcyjnie na przykład wytłumaczyć, wyjaśnić pewnych stanów wewnętrznych, stanów percepcji, takiego, że on to widzi. Bo tam element wnioskowania albo czegoś pozapercepcyjnego musi być. Krótkie pytanie, jeszcze ostatnie. Piotrze, taki przykład. Ktoś wypowiada brzydkie słowo. Ja mówię, słyszałem ten zakład. To jest percepcja społeczna, czy to jest zrozumienie społeczne. Wiesz, to oczywiście wymaga pewnej detekcji językowej. Ja to może przykrywę z tą prodeumią głosu, z tą specyficzną wypowiadaną. Ja bym to sprowadził. Proszę Państwa, to oczywiście jest percepcja społeczna. Natomiast, no mówię, ono się nie odbywa bez pewnego typu rozumienia. Jeżeli chcę zrozumieć, czy oczom siarczyście zaknął, czy tak sobie trochę przyzwoisty sposób rozumieć, no to muszę się rozumieć. Tak? No to więc coś poza percepcyjnego, no musi to być. Ja mogę mieć jedno pytanie, bo była mowa o budowie mózgu. Tam odpowiednie obszary mózgu są typowo odpowiedzialne za to społeczne rozumienie. Czy są takie badania?
sędziów również, tak? U małych na przykład, proszę Państwa, jest takie społeczne rozumienie. Tak. Tutaj, czyli to nie jest tylko powrót. No, tutaj jest ten model, o którym mówiłem, na takich trzech modułach się opierający, czyli percepcja społeczna, rozumienie społeczne i refleksja społeczna. Wpisana jest pewna dyskusja, czy my niektóre z tych umiejętności, z tych modułów podzielamy ze zwierzętami niższymi, czy też jak gdyby wszystkie one jak gdyby są pewną umiejętnością właśnie tego człowieka. Bardzo często rozróżnia się między tymi niskimi aktami poznania społecznymi, społecznego, a tymi wyższymi. Okazuje się, że te wyższe jedynie są wskaźnikiem pewnej ewolucyjnej wyższości człowieka. No do tych niższych to oczywiście będą należały takie akty jak rozpoznanie ruchu biologicznego, dopatrzenie się za tym intencji, rozpoznanie kierunku patrzenia. Te wszystkie akty jak gdyby są charakterystyczne również dla dużej klasy zwierząt. Natomiast jest zagadnienie takie, takie na przykład akty jak długofalowe rozpoznawanie naprzód kroków innej osoby, tak? Albo innego zwierzęcia. To jest przypisane nam tylko czy zwierzęto, albo na przykład zagadnienia empatii. Czy my tylko potrafimy empatyzować, czy również inne zwierzęta. To jest oczywiście dyskusyjne. Jeszcze dyskusyjne, znaczy, że nie ma takich badań, które potwierdzą, że to jest tylko powód. No tutaj już jak padło mu nazwisko, tutaj padło na przykład nazwisko Thomas Herla, prawda? Który również zastanawiał tę kwestię na przykład rozumienia sytuacji przyczynowości, prawda? Przez szympansa, prawda? Innymi słowy, no to jest takie zagadnienie dotyczące, no właśnie z jednej psychologii rozwojowej, z drugiej strony psychologii ewolucyjnej, tu jest duży spór między badaczami, które przynależą do ludziom, a które bardzo dziękuję wszystkim referentom i dotychczasowym.